chodziły dane osoby, były ubrane tak w ciemno. Jakby było to przemienienie na tej górze Tabor i Pan Jezus przyszedł do nich. Mieli założone maski potem te właśnie. Pan Jezus ściągał im te maski i potem my też dostaliśmy takie maski i każdy mógł podejść do kapłana, żeby ściągnął tę maskę. Każdy człowiek zakłada na swoje serce w ogóle na maski. Doszliśmy do wniosku, że każdemu człowiekowi potrzebne jest takie otwarcie się, takie jakieś zrzucenie tego ciężaru, które nosi w sercu. Czy pomyślałam sobie, co jest taką moją największą słabością i właśnie zaczęłam w to wierzyć, że Pan Jezus może mi pomóc to pokonać, tą moją słabość, tylko ja muszę sama chcieć i muszę pozwolić Mu pokonać tą moją słabość. W pewnym momencie tak, no właśnie tak, no, coś poczułem takiego i po prostu, no... Granie tego cwaniaka, którą miałem tą rolę, tworzyło mnie też na to, żeby ściągnąć maskę może, bo tak jak każdy człowiek, przybieram też maski i, no i, no i staram się je ściągać, staram się jakoś walczyć z tymi maskami. Nie? Wierzę, że to trudno się rozmawia teoretycznie, to pewnie tak. Rozmawiać trzeba, bo myślę, że ludzie mają pytania. Trzeba rozmawiać także dlatego, że wiara jest rozumną rzeczywistością. Dalej, że wiara jest objawioną rzeczywistością, więc objawienie znowu też jednak jest czymś, o czym warto rozmawiać, bo żeby człowiek nie wierzył na wyczucie. Ludzie nieraz nazywają wiarą to, co nią nie jest. Tabor jest taką górą, gdzie człowiek się przygotowuje na krzyż, tak? No to ja mogę powiedzieć, że krzyż jest w moim życiu czymś konkretnym. I to niekoniecznie od momentu, kiedy jestem biskup. Ale są sytuacje, takich miałem w życiu przynajmniej kilka, których bym, myślę, nie przeżył, gdybym nie miał w sobie zakodowanej prawdy o krzyżu, który jest chwalebny. To jest tajemnica Góry Tabor. Bo nie ma innych odpowiedzi, są takie sytuacje w życiu. Na dzisiejszym kazaniu biskup przywołał słowa papieża Franciszka, że najważniejszym praktykowaniem wiary jest msza święta i żeby na niej przede wszystkim się skupiać i oddawać cześć Panu Bogu poprzez bycie na niej, a nie na przykład rozmawianie z kimś, tylko żeby na skupieniu się na przede wszystkim modlitwie i oddawaniu wiary i czci Panu Bogu. Jakoś tak bardzo mnie poruszyło to, że to, co mówił o modlitwie Ojcze Nasz, że to jest, że przez tą modlitwę my się mamy poczuć z tymi dziećmi. To było takie, coś takiego nowego. Ksiądz biskup podał przykład Maryi, która zawierzyła Bogu, mimo tego, że właściwie wydawało dla niej się niemożliwe to, co on chce z nią zrobić. I myślę, że właśnie to jest najlepszy przykład na to, jaka powinna być nasza wiara, czyli bezgraniczna i taka, która w sumie nie opiera się na żadnych nawet doświadczeniach, tylko po prostu na czystym oddaniu siebie Bogu i zaufaniu Mu. Przede wszystkim podobało mi się to, że nie było to w taki bardzo smętny i monotematyczny sposób, tylko było też trochę humoru, był to ogólnie dużo faktów, inteligentne wywody, no ogólnie dało się słuchać. Bóg wybrał mnie i ciebie, i ojca Piotra, i innych do bycia chrześcijaninem. Ma być praktycznie, nie teoretycznie, jako filozof muszę zacząć od teorii, bo teoria jest oczywiście matką teorii, a jest matką praktyki, ale tak na poważnie to zacznę od tego, co znaczy wierzyć i że to jest po prostu dar, jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę i ten dar, wiara jest absolutnie darmowy. Nikt nie wie, dlaczego został wybrany. Święty Paweł mówi wręcz, że nawet głupio się o to pytać, bo to trochę tak, jakby glina miała pretensje do garncarza. No i to wybranie nas do czegoś zobowiązuje. Do wiary, do nadziei i do miłości, to jest bardzo oczywiste.
czy szczery jest, czy na pokaz ma gest.